kameralnie lub na sali balowej szanowianie mogli spędzić wieczór andrzejkowy. Tradycji stało się zadość i w Szanowie zorganizowano andrzejkowe zabawy. Kilkadziesiąt osób bawiło się na balu andrzejkowym zorganizowanym przez Fundację na rzecz Szpitala Powiatowego w Szanowie. Impreza odbyła się w sali balowej Sokół, a przyszli na nią ci, którzy wspierają szanowski szpital. Już po raz kolejny zorganizowano bal, na którym poinformowano o działalności Fundacji, promowano inicjatywy, jakie podejmowane są na rzecz szpitala. Przy okazji można było się dobrze bawić. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom fundacja będzie coraz bardziej znana i pozytywnie kojarzona. A to z kolei wpłynie potem na większe wsparcie finansowe dla jej działań. Na balu w Sokole humory dopisywały, a parkiet zawsze był pełen tańczących, którym grał zespół Puls. Nieco inny charakter, pełen zadumy, ale też i zabawy, miał wieczór andrzejkowy zorganizowany przez szanowską księżnicę. Tu zamiast tańców były śpiewy. Jedną z atrakcji było po prostu karaoke. Nie zabrakło także andrzejkowych wróżb i konkursów. Uczestnicy mogli liczyć na odrobinę poezji, mnóstwo żartów i słodkości, które rozdawano podczas tego wieczoru.